Mam do Was pytanie. Czy mieliście kiedykolwiek taką sytuację, że siedzieliście sobie i tak myślicie i mówicie, ale bym sobie kupił rzutnik taki z 4K? No ja też nie. Jednakże w dzisiejszym materiale pogadamy sobie nieco o rzutnikach bądź wyrzutnikach, jak niektórzy wolą. I także powiem Wam, do czego właśnie mógłby Wam się teoretycznie przydać taki rzutnik 4K. Zacząłbym od tego, że to jest chyba w ogóle pierwszy materiał, który nagrywam drugi raz. I nagrywam drugi raz nie dlatego, że, nie wiem, gdzieś pliki mi się uszkodziły czy coś w ten deseń, ale po prostu nagrałem go pierwszy raz i stwierdziłem, że nie, Łukasz, to tak nie będzie. Więc ten film jest raczej kierowany do osób takich jak ja, czyli laików w temacie rzutników, prawda, bo się rymuje, a którzy może zastanawiają się z jakichś powodów, czy rzutnik by im się przydał, bądź może rozważają właśnie już jego zakup. Pierwszą kwestią jest miejsce. I osobiście ja na przykład miałem z tym duży problem, ponieważ u mnie w domu nie było tak dużej ściany, na której mógłbym wyświetlić obraz z rzutnikiem. Oczywiście mam różne ściany, ale są albo pokryte tapetą, albo mają jakiś kolor dziwny. No a nie miałem też żadnego ekranu, więc no trochę byłem w kropce. Na szczęście tutaj w pracy u siebie znalazło się miejsce. No i można było podłączyć taki rzutnik i spokojnie rzucić obraz na ścianę. I słuchajcie, tutaj dochodzi, myślę, największa korzyść z posiadania rzutnika, bo jeżeli macie białą ścianę dużą i jesteście typem takiego społecznika i chcielibyście na przykład, nie wiem, z kumplami pograć sobie w koopie, na przykład w Super Smash Bros., tak jak ja tutaj zrobiłem, no to jest to opcja rewelacyjna, ponieważ macie ogromny ekran, na którym wszystko widzicie i możecie rozkoszować się tak zwanym kanapowym co-opem, gdzie to gracie sobie ze znajomym w jakieś gierki. Tak samo super sprawdza się do oglądania filmów. Jeżeli ktoś z Was chciałby pooglądać sobie filmy ze znajomymi, jak najbardziej spoko opcja. Chociaż tutaj też warto pamiętać, że gdy mamy rzutnik 4K, no to również wypadałoby mieć jakieś filmy w 4K, więc tutaj Netflix zawsze na propsie, że możemy sobie streamować tak duże treści, bądź YouTube, jeżeli ktoś nagrywa w 4K. Ja jeszcze nie, ale to się może zmieni. No i dzięki temu, że mamy aż tak wysoką rozdzielczość, no to wszystko jest wręcz aż nierealistycznie ostre. Co myślę dla mnie było jeszcze fajniejsze poza, że tak powiem, poza graniem w gry i poza oglądaniem filmów, no to było fajne to, że można sobie coś zawsze wyświetlić na rzutniku, na przykład można sobie wyświetlić Richarda Stallmana, albo możemy sobie wyświetlić obraz z Matrixa i potem możemy siebie nagrać, jak leci po naszej twarzy Matrix. Ale pogadajmy nieco na temat rzutnika, który miałem okazję przetestować. Zacznijmy od tego, że istnieją dwa główne typy projektorów. Projektory DLP i LCD. DLP jest stosowane w projektorach w kinach i zapewnia wyższą ostrość niż LCD. Jest to o wiele bardziej widoczne, im większy mamy dystans od projektora do ściany. Matryca DLP ma także niższy czas reakcji, co jest kolejną zaletą, jeżeli chodzi o gry. Model, który ja miałem okazję testować, to projektor Optoma UHD 300X. Posiada on wcześniej wspominaną matrycę DLP. Tak w ogóle to projektory z natywnym przetwornikiem 4K zaczynają się raczej od kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wypożyczony mi model ma przetwornik Full HD, ale dzięki sprytnej sztuczce i odświeżaniu 240 Hz jest w stanie rysować 4 piksele w jednej klatce obrazu, aby uzyskać tym samym rozdzielczość 4K. I przy dobrej implementacji tego typu trik nie jest wiele gorszy od natywnego 4K. Z dodatkowych udogodnień rzutnik posiada także możliwość kompensacji koloru ściany oraz regulację pionowego trapezu. Jasność. Jest to jeden z najważniejszych parametrów projektora. Podawany jest w ANSI lumenach. UHD 300X może pochwalić się wartością na poziomie 2200 lumenów, a przy odpowiednio dużej jasności projektora nie trzeba zasłaniać okien w pokoju. Projektor posiada także wejście i wyjście HDMI, VGA, złącza audio, a także USB, gdybyśmy chcieli podłączyć na przykład Chromecasta.
Tak więc mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie niektórzy z Was, którzy może zastanawiali się nad zakupem jakiegoś rzutnika, mają troszeczkę bardziej rozjaśnione horyzonty i wiedzą, czego się mogą spodziewać i do czego im się może bądź nie może przydać tego typu rzutnik. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, bajos!